praca w chlebanie to jest trudna. Jest bardzo trudna i trzeba mieć odpowiednie światło, żeby wszystko ujrzeć, bo te struny nie mogą być za wysoko i nie mogą być za nisko. Nie można też za bardzo przypiłować tego proszka chlebanowego, ale też nie może być on za wysoki. I nie trzeba kontrolować, bo można przeholować. W 1975 roku przyjechał do Łodzi kto? Artur Rubinstein. A ja wtedy pracowałem w pracowni Jana i Piotra Kudanowskich. Uczyłem się u nich na początku po szkole lotniczej. No i to były najlepsze czasy ludzkiej filharmonii. Ja szkołę skończyłem w 1974 na Pyskalu, renomowaną szkołę lotniczą pod kierunkiem Franciszka Mardoły, Józefa Bartoszka, Andrzeja Bachledy, znakomici polscy lotnicy, już nie żyjący oczywiście. Wtedy była atmosfera, oj, znakomici, Kulka, Brodski, no wszyscy najlepsi skrzypkowie tam się pojawiali i naprawiali instrumenty. I z rozpędu zacząłem pracować w filharmonii. Zdzisław Szostak prowadził ten Rekwiem Mozarta i pamiętam, bo moja pracownia była na piętrze, tam były balkony i to wszystko było w drewnie. Schody były drewniane, te balkony były, te balustrady, były wszystko, znaczy te podesty były wszystkie drewniane. Tam była akustyka, jak drewno i ceramika, to była akustyka. Drewno i ceramika, to była akustyka. I pamiętam, bo miałem okno nawet na estradę, tak? Bo to było właściwie w zamyśle był ten pokój dyrygenta, gdzie dyrygent czyż tam krótko korzystał z tego pokoju, bo siedział i obserwował orkiestrę, jak nie dyrygował. Przyjechał Rubinstein i pamiętam tą anegdotę o tym spray do włosów, lakier do włosów, on używał, to przypadkiem, bo on miał suche ręce bardzo i przypadkiem od żony wziął ten lakier i popryskał sobie i mówi, znakomita sprawa, no, miał bardzo dobrą przyczepność do klawiatury. I to jest właśnie instrument, na którym grał w Filharmonii Łódzkiej drugi pochodorz, następny pochodorz, koncertmistrz Piotr Redeł. I to była głośna sprawa z jego, w środowisku muzycznym była głośna sprawa z jego, z kradzieżą jego skrzypiec. On zanim nabył ten instrument, czyli Franciszek Borowiecki to jest, z Lublina, który zrobił ten instrument w latach 49-54. Franciszek Borowiecki. W bardzo dobrym stanie. I to Franciszek Borowiecki to był jakby Stradivarius Północy, tak go nazywali niektórzy. Robił przepięknie technicznie instrumenty. No, tutaj charakterystyczny jest ślimak i zakrętek. Nikt tak tego nie robił, jak on właśnie robił. To jest jego cecha charakterystyczna. Zastrzegł sobie, jak sprzedawał ten instrument nowy właścicielcy, że tylko ja mam cokolwiek przy nim robić. Jak się używa, no to wiadomo, że to się różne rzeczy dzieją z lakierem. Gdzieś puknąć. Ja to zająłem jako, że było potrzebne pomieszczenie dla lotnika. No i miałem bardzo dobrą słyszalność. I pamiętam właśnie, jak te
próby i w czasie prób przychodzili studenci posłuchać orkiestry, właśnie jak było to przygotowanie tego rekwiem Mozarta. I w czasie koncertu porozsiadali się na tych podestach. Oczywiście wszystko było zajęte, miejsca były. I siedzieli w takim skupieniu. Ale to tak brzmiało, to rekwiem, że po prostu ciary przychodziły. Tego nie zapomnę, bo to było tak, ludzie w takim skupieniu, młodzi ludzie w takim skupieniu to słuchali i to powietrze było nasycone tymi dźwiękami. Niesamowite to było. Z wilczej skóry to jest zrobione. Jeszcze od Hodora dostałem tą. To było ze starego werbla. Kiedy mi przyniósł, mówi, masz tutaj, będziesz miał na lata. No i służy mi to oczywiście dobrze. No i Ojstrachowie oczywiście przyjeżdżali jeszcze w tym czasie, pamiętam. Nieraz tam krzyknął, bo to jest na przykład jakimś pilnikiem. Zapomniałem, że drzwi są otwarte, ja tam przypiłowałem coś, a to cicho tam! Wymieniał bardzo basową. Jednym i drugim. Tutaj w jednym już jest przygotowane do wymiany. Czyli jest zdjęta ta stara belka, która prawdopodobnie była tutaj ze 100 lat w tym instrumencie, bo to jest stary instrument. Ten jest trochę młodszy, ale też ten element teoretycznie się powinno wymieniać co 40 lat. Bardzo, bardzo duży ma wpływ na... I dlatego też właśnie ważny jest dobór takiej zwykłej listeweczki. Ważne jest, jakie drewno, do jakiego drewna. Chowiec to jest właśnie, jak ciągle coś poprawia, hydraulik, jak coś zrobi i za chwilę to się zepsuje, to jest wtedy fachowiec, widać, bo się coś dzieje. A jak kontrabas naprawię i 40 lat ktoś na nim gra intensywnie, codziennie po 10 godzin i się nic nie dzieje, nie psuje się i dobrze gra, no to za fachowiec, ludzie. No.